Naszą opowieść ostatnim razem skończyliśmy na wspólnej ucieczce sióstr. Wspomniałem o statku, o zemście. Pora zagłębić się w podróż, przez którą siostry musiały przejść, by osiągnąć swój cel. Ostatnie słowa ojca gnębiły Aurasz. Na chwilę przed śmiercią zdradził jej swoją wizję. Nadchodzące Syzygium. Robak, który towarzyszył królowi, a teraz im, straszył go końcem świata. Malował przed nim wizję boskiej fali. Zjawisku utworzonym przez ustawienie się wszystkich księżyców w jednej linii, mającym na celu zmyć wszystkie słabe rasy, nie potrafiące się unieść ponad kontynenty. Siostry poznawały nowe języki, nowe kontynenty. Jednak czas nieubłagalnie płynął, nie przynosząc odpowiedzi, jak przeciwstawić się nadchodzącej katastrofie. Po 2 latach siostry wreszcie znalazły klucz do swojej zagadki. Był nim statek zwany Igłą. Statek ten był bardziej zaawansowany od statku sióstr. Pozwalał nie tylko pływać po oceanach, ale także i odkrywać ich głębiny. Robak przemawiał do sióstr, zachęcał je do poznawania tajemnicy. Wzywał do wielkiego źródła, które ma pomóc im w zemście. Obiecywał prawdziwe zmiany. Łudzone tymi słowami skierowały igłę prosto w głębiny. Mijały podwodne monstra, nasłuchiwały napełniających je strachem dźwięków pustki. Jednak nic nie mogło przygotowywać ich na spotkanie z samym Lewiatanem. Mityczna istota, którą spotkały, okazała się być strażnikiem tajemnic, do których zmierzały. Stary Lewiatan przemówił, ciekawy, co sprowadza do głębin tak kruche istoty. Siostry nie mogły kłamać. Podzieliły się swoim strachem wobec brutalnej rzeczywistości. Bały się śmierci, bały się boskiej fali, bały się wygranej Taoks w konflikcie o tron. Błądziły, szukając siły. Tylko teraz Lewiatan stał na drodze, by tę siłę osiągnąć. Dowiedziały się od niego o harmonii, o porządku świata, który oczyszcza powierzchnię ze słabych. Sam Lewiatan przemówił o rasach, które żyją w chmurach bez strachu, nagrodzone przez posłuszeństwo i obdarzone łaską potężniejszej mocy. Ostrzegał je przed niszczącą siłą, która czeka głębiej, o śmierci, która przyniosła i o bólu, który ta siła potrzebuje. Jednak siostry nie chciały go słuchać. Niecierpliwe nie rozumiały jego słów. Doświadczając zbyt wielu trudów, nie ufały Lewiatanowi. Wolały ufać Robakowi, który kazał im ignorować ostrzeżenia i przejść dalej w głębinę. I tak też zrobiły. Wreszcie spotkały się z celem swojej podróży. Monstrualny robak, wijący się przed ich igłą, przemówił bezpośrednio do Aurasz. Jestem Jul, szczery robak. Stanęłaś wbrew fundamentowi, który powinien cię zniszczyć. Głębina powinna cię zabić. Jednak to dzięki mojej woli przetrwałaś. Jestem początkiem i końcem. Razem z innymi jesteśmy bogami. Miliony lat jesteśmy więzieni w głębinach. Wzywając przez gwiazdy, sprowadzamy na fundament nowe życia, wierząc, że któreś z nich postawią się wbrew śmierci. Wszystkie siły chmur i sam Lewiatan się was boją. Chcą was zniszczyć, utopić boską falą, przed strachem, który wzbudza w nich wasz potencjał. Chcemy wam pomóc, księżniczko, jednak wymagamy czegoś w zamian, symbiozy. Chcemy was obdarować nieśmiertelnością. Zamiast walczyć z niesprawiedliwością tego świata, damy wam siłę, by go zmienić. Naprawić. By to jednak uczynić, nigdy nie możecie porzucić swojej roli. Aurasz, dla dobra swoich dzieci, nigdy nie przestawaj badać i odkrywać. Xiro, nigdy nie przestawaj walczyć. Satona, nigdy nie przestawaj knuć. Dla waszej nieśmiertelności. Jeśli przestaniecie, robak was pożre. Wraz z waszą siłą będzie rósł i jego apetyt. Wróćcie do swoich. Podzielcie się dobrą nowiną. Dzięki tej sile odbijecie swoje królestwo. Potem zdobędziecie kolejne, razem z całym światem. Jeśli ktoś odrzuci dar naszych dzieci, niech jego kara stanie się przykładem dla innych. Ostatecznie i tak wszyscy zginą. Aurasz, robak zapewnia ci władzę także i nad swoim ciałem. Kiedy zostaniesz królem i przybierzesz jego postać, jakie przyjmiesz imię? Przyjmę imię Auryx. Imię to oznacza długą refleksję.